Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu porozmawiamy sobie o kulturze osobistej. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę i nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem. Ale halo, gdzie jest intro, Adam? Także intro. Kultura osobista to rodzaj kultury, który dotyczy każdego człowieka indywidualnie, a pozwala mu na udane współżycie i komunikację z innymi ludźmi. Kultury osobistej uczymy się w trakcie naszego życia i składa się na nią kilka różnych elementów, takich jak na przykład umiejętność prowadzenia rozmowy, witania się, spożywania posiłków, wygląd zewnętrzny, stosunek do drugiego człowieka. Ważnym przejawem kultury osobistej jest przestrzeganie samuarwivru, czyli zasad i reguł zachowania się w towarzystwie określonej grupy osób. Zasady te szczegółowo opisują właściwe zachowania zależnie od towarzystwa i miejsca i przykładowo mogą dotyczyć właściwego wyglądu, nawiasie odzieży, zależnie od sytuacji, sposobów nakrywania do stroju, kwestii komunikowania z innymi osobami, np. starszymi o wyższym stanowisku itp. Istotne jest znaczenie, że nie ma uniwersalnych zasad samuarwivru, choć bardzo wiele elementów może być zbieżna. W sytuacji, gdy wyjeżdżamy do kraju znacznie odmiennego kulturowo od naszego, na przykład kraje dalekiego wschodu, konieczne jest poznanie lokalnych zasad postępowania, ponieważ w innym przypadku możemy przedstawić się jako osoba nieokrzesana, a w skrajnych przypadkach nawet obrazić innych ludzi. Także to byłoby na tyle w tym vlogu. Trzymajcie się i do kolejnego vlogu na moim kanale. Pa, pa!